Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj mamy 18.10.2022 rok. Dzisiejszy temat wyskoczył jak nam jak Filip z konopi. I powinien zainteresować zarówno osoby niepełnosprawne, jak i działy HR. Przyczynił się do przygotowania tego materiału Marek Pedziński z Bydgoszczy. Bardzo Ci dziękuję za świetną pracę. Link do tej publikacji znajduje się w opisie filmu, ale zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym Marka przedstawić. Poznałem go jakiś czas temu. Jest to osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim od urodzenia. Sportowiec, wyciska ciężary i bije rekordy, skończył studia ekonomiczne, pracował też również w dziale rekrutacji, skąd ta jego stąd ta jego wiedza, prowadzi blog na temat, gdzie omawia różne aspekty związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, jest działaczem społecznym, jednym słowem, człowiek, któremu się chce, który działa, chce zmieniać ten świat na lepszy, a nie tylko siedzi w domu i narzeka, że jest źle, wychodzi na zewnątrz. Wielki szacunek i przechodzimy do omawiania tematu, czyli kiedy przysługuje 10-dniowy dodatkowy urlop dla osób niepełnosprawnych i jak to wszystko działa. Jedziemy. Dlaczego podoba mi się ta publikacja napisana przez Marka? Ja tylko omówię temat pobieżnie, ale więcej szczegółów znajdziecie w jego artykule. Marek to napisał prostym, zwięzłym językiem, tak krok po kroku. Słuchajcie, nie może być żadnych wątpliwości, tym bardziej dla działów HR. To musi być udokumentowane. To nie są tylko wynurzenia i przemyślenia Marka czy Marcina Piechoty, ale to też ważnych instytucji, które popierają słowa Marka, który napisał. I pięknie, tutaj mamy interpretację, znajdziemy w tym artykule Biura Pełnomocnika Rządu oraz PIP-u, czyli Państwowej Inspekcji Pracy. Jest podany link, klikamy i przychodzimy w odpowiednie miejsce. Dobrze, jedziemy z tematem. Słuchajcie, jako rekruter wiedziałem, że dodatkowy 10-dniowy urlop przysługuje osobom niepełnosprawnym, które mają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Ale jak to dokładnie działa, nie wiedziałem. Po prostu rekrutowałem, nie było zapytań, nie wgłębiałem się w ten temat. Teraz już wiem doskonale, dzięki artykułowi Marka. Słuchajcie, wracając do pewnych rozmów z niepełnosprawnymi, okazało się, że jeżeli nie znają prawa pracodawcy, to mogą ponieść konsekwencje również finansowe. Bo jeżeli nie wyślą niepełnosprawnego na 10-dniowy dodatkowy urlop, to będą mu, jak dobrze pamiętam, muszą mu to zrekompensować finansowo, czy jakąś poniosą karę. Tak więc temat jest ważny zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i dla działów HR. Na początku artykułu Marek przytacza artykuł 19 punkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnych. Brzmi on następująco. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. I tutaj Marek komentuje. W artykule powyżej jest zapis, który budzi dla wielu pracodawców niejasność, mianowicie zdanie: prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Często
jest interpretowane jako po roku pracy u nas w firmie, co jest interpretacją błędną. Jak ten przepis interpretują instytucje państwowe? Zacznijmy od biura pełnomocnika rządu. Na jego stronie znajdziemy taką interpretację. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze wskazanych powyżej stopni niepełnosprawności. Za dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy uznać dzień posiedzenia zespołu orzekającego, w nawiasie data wydania orzeczenia. A co na to PIP, czyli Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy? Pracownik ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, który zmienia pracodawcę, a przepracował już rok od dnia zaliczenia go do jednego z tych stopni, ma zatem prawo korzystać z dodatkowego urlopu od początku nowego zatrudnienia. Linki znajdziecie w artykule Marka. Dobrze, jeżeli pracodawca ma wątpliwości, kadry się gubią i to, słuchajcie, jest duży problem, niedouczone są działy HR. Po prostu, jeżeli zatrudniają po raz pierwszy niepełnosprawnego, gubią się. Dlatego, słuchajcie, dostarczcie im link do artykułu Marka. One sobie przeczytają interpretacje, wykładnie, etc. i będą miały jasność absolutną. Dziękując za uwagę, chciałbym Wam przedłożyć pewną propozycję. Jeżeli, podobnie jak Marek, omawiacie pewne aspekty prawne dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, skontaktujcie się ze mną. Przeczytam, skomentuję. Tylko prośba jest, aby to było bardzo dobrze udokumentowane, tak jak u Marka. Prostym językiem napisane, odnośniki do interpretacji różnych instytucji, żeby nikt nie miał najmniejszych wątpliwości, żeby to było również przydatne działom HR. To muszą, oni muszą stać na pewnym gruncie. Tu nie może być, wydaje mi się, to musi być udokumentowane. Mam dla Was propozycję tematu, który mógłby ktoś rozłożyć na elementy pierwsze, a może ktoś już walczył z tym tematem i ma doświadczenie i mógłby nam przedstawić. Chodzi o świadczenie pielęgnacyjne jak dla osób dorosłych, osób niepełnosprawnych. Jak to załatwić? Jakie formalności? Jak to wygląda? Krok po kroku przygotowalibyśmy taką instrukcję, a może byśmy porozmawiali online? Tylko trzeba by ogarnąć technicznie temat. Będę wdzięczny za pomoc w tym temacie. I byśmy pomogli osobom niepełnosprawnym. No słuchajcie, no wzrasta od stycznia ta kwota zasiłku świadczenia pielęgnacyjnego do 2457 zł. I jest o co walczyć. Są firmy, które pomagają odpłatnie załatwić to, ale po co? Jak to można zrobić samodzielnie? Tylko trzeba wiedzieć jak. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam, dziękuję za uwagę, Radom pozdrawia. Będę Wam bardzo wdzięczny w komentarzach, z jakiego miasta Wy przesyłacie mi i nam, wszystkim słuchaczom i oglądaczom, z jakiego miasta przesyłacie nam pozdrowienia.